Dzień dobry. Witamy się z rana z wiewióreczką. Dosypane ma już orzechy. I wpadła na śniadanie. Wstałem później. Aż śniadanie już gotowe. Jedna proszę. One, only one? A drugie dla drugiego pana? Tylko jedno jajeczko. To jedno proszę. Jedno, jeden, drugie. To dla lemurka. Danie u lubiczów. No hej, my na spacerze, a wam jak mija niedzielka. Kapie, kapie, a my chodzimy w dresach. Spakowaliśmy się. Oczywiście przyjechaliśmy tutaj, zapomnieliśmy zabrać pościeli ze sobą, więc spaliśmy dzisiaj na takim prześcieradle ochronnym. Ale było śmiesznie, było śmiesznie. Tutaj fasolki, które muszę znaleźć na nie miejsce. Myślę, żeby schować je do tego schowka, co mam na narzędzia na zewnątrz. One są z takiego fajnego materiału, więc nic im po prostu się nie stanie. Został jeszcze karton po telewizorze, który musi zawisnąć. Na razie stoi tam na stoliku. U małej to jest ogarnięte. Zamontowałem takie, nie wiem czy wam pokazywałem, czujniki temperatury, które są połączone z moim telefonem i mogę sterować ogrzewaniem w całym domku. W łazience też już jest porządek. Tutaj wentylator do chłodzenia działa. Jedna rzecz, która zawsze tak buczy. Ale nie ma innego rozwiązania, żeby zmniejszyć temperaturę tutaj. Tu cała elektryka. I w salonie schną materace, które wam pokazywałem wczoraj. One też pójdą do schowka. Telewizor tymczasowy, stolik. Czegoś zapomniałaś? Piesków, to ja ci podam, dobra? Nie ściągaj butów. Bo co, będę? Do góry nogami? Tak, do góry nogami będę. A teraz to zostaje, tak? No, zostaje. Tutaj jeszcze pufki są. I nasze leżakowe stoliki nam chwilę działały jako stolik. Ale to tylko tymczasowo, to zaraz zawiśnie telewizor. Pogoda dziś nie rozpieszcza, mieliśmy tu spędzić cały weekend, ale niestety... Powiem wam, że w ogóle ludzi na działkach nie ma. Dzisiaj zrobiliśmy tak duży spacer i nie było prawie ani... Prawie nikogo nie było na działkach. Nie było, no. No. Telewizor musimy powiesić. Tutaj zawiśnie kar, dobra? Dobra, bez szafek. Ja nie lubię szafek. Bez szafek, jak też nie. Rodzice pomyśleli, a może pozostanie na takiej szafce, a ja uważam, że od razu się robi bałagan, wiesz? No. Nie da się odkurzyć. I nasz nie tymczasowy stolik, tak. Na dworze, nie? Dobra. I schną materace, ja jeszcze zabieram śmieci i klucze. Weźmiemy klucze, tutaj zrobiłem takie haczyczki na klucze, a jeszcze światło zgaszę tylko, ale to też jest zrobione właśnie, żeby można było wyłączyć z telefonu. Dobra, tu wyłączone, to wyłączone, zaraz alarm włączymy. I ten wieniec trzeba niestety wywalić, czy on już wywalił. To jeszcze śmieci weźmie, ale przynajmniej domek nam umyje. Domek nam umyje. Jeszcze zostały jakieś rzeczy z baniek. Trawa pięknie urosła. Słuchajcie, oprysk na grzyb się jednak sprawdził. O, tu jeszcze kluczyk od domu został w środku, to muszę wyciągnąć, powiesić. Ale zrobiłem ten oprysk i naprawdę zadziałało to, więc jestem sam pod wrażeniem, więc się będę mogę cieszyć. Dobra, zmywara jeszcze chodzi. Zamachamy dom. Fajnie było tutaj przyjechać, no, naprawdę, cieszę się. Cyk, zamknięty. Zobaczcie, jak trawa urosła. Widać tutaj ciemniejsze momenty. I spadają mi igły. Taki urok lasu.
Ale tutaj jest super zagospodarowane. No cześć kochani, już jesteśmy w domu, przyjechaliśmy. Mieliśmy siedzieć do wieczora na działce, ale powiem Wam szczerze, że przy takiej pogodzie stwierdziliśmy, że lepiej wrócić wcześniej, bo pada, więc nie chcemy jechać w jakimś tam deszczu, ale droga była super, nie było w ogóle aut. Tak jak wracaliśmy z działki 2 tygodnie temu, bo tydzień temu nas nie było, bo były urodziny małej, to powiem Wam, że jechaliśmy w bombastycznych korkach, to teraz naprawdę w porządku. Także idę umyć włosy, bo chcę się trochę obudzić, idę umyć włosy. Na działce trochę szkoda mi marnować wodę, jednak w mieście, wiecie, jest troszeczkę łatwiej, a ja dosyć długo myję moje włosy, także idę ogarnąć głowę i idę robić księgowość, papiery. Raz w miesiącu muszę papiery zrobić i jest to rzecz, której nie lubię. Dajcie znać, czy Wy zajmujecie się księgowością w swojej firmie. W sensie, wiecie, no ja nie prowadzę ksiąg rozrachunkowych, ale muszę sprawdzić wszystkie dokumenty, każdą transakcję na koncie, więc jest to dużo takiej monotonnej pracy, szczególnie jak ja jestem typem takim, nie jestem, ja lubię ideę, ale nie lubię się skupiać na szczegółach, a żeby robić właśnie papiery, trzeba się bardzo, bardzo skupić i dla mnie to jest bardzo trudne, także żeby właśnie się obudzić, idę ogarnąć głowę, idę się wykąpać, umyję sobie włosy, nałożę sobie jakąś maskę na włosy i siadam do papierów. Taka niedzielka dla mnie. No i pranie oczywiście wstawione. Jedno za drugim się robi teraz kolorowe pióro. No powiem Wam, że zawsze po weekendzie mamy tego sporo. A ten kosz Lidla świetnie nam się sprawdza, bo wszystko jest, wiecie, posortowane ekstra. I od razu można, wiecie, wrzucić wszystko i prać. Macie od razu posortowane kolory. Jestem z powrotem. O, chyba widać. Także kochani, będę teraz robić książki. Księgowość. Jaki macie stosunek do TikToka? Bo powiem Wam, że wchodzę ostatnio i się tak gubię na tym TikToku, że nie mogę z niego wyjść i zaczęłam oglądać jakiegoś gościa z Wielkiej Brytanii, który zaczepia ludzi na ulicy i tak mnie to zafascynowało, że minęła prawie godzina i mówię, Boże, co za marnowanie czasu. Wiecie, co innego jak się ogląda konkretne treści, które Was interesują, a co innego jak oglądacie randomowe coś, co nawet nie wiecie, co oglądacie i kogo. Więc tak, zmarnowałam trochę czasu. Okej, kremik nałożony, włosy niech się suszą. Nałożyłam sobie na końcówki olejek. Część faktur już mam podrukowanych. Także siadam teraz do mojej części przeglądania paragonów i drukowania faktur. Najbardziej znienawidzony czas w miesiącu. Także mam nadzieję, że mimo wszystko vlog Wam się podobał. Zimno się zrobiło w domu i mówię do Darka, że musimy ocieplić okna, bo w zeszłym roku strasznie przez nie wiało, a już zaczęło się robić w domu zimno, więc taki plan na jutro. Okej, widzimy się.